Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o japońskich filmach anime, a w zasadzie to o Studio Ghibli. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Drzewo. A dowiesz się z tej opowieści, że czasami, aby coś zyskać, coś trzeba stracić, gdyż czasami coś, co bardzo cenimy, może okazać się balastem. Cała nasza rodzinka serdecznie zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! Cześć! To był Totoro! A jeśli Totoro, to znaczy, że dzisiaj opowiemy sobie o Studio Ghibli, które stworzyło tą postać. Bo Totoro to jest znak Ghibli, prawda? Tak, to jest znak Ghibli. A wiecie, dlaczego mówimy dzisiaj o Ghibli? Bo okazało się, że na Netflixie można oglądać cały pokaźny zestaw ich filmów. A co to jest anime? Anime to skrót słowny w języku japońskim, pochodzący od angielskiego słowa animation, który jest wymawiane po japońsku animation. Oznacza ono film animowany, z tym, że w Japonii terminem tym określa się wszystkie filmy i seriale animowane, bez względu na kraj ich pochodzenia. Natomiast poza Japonią słowo anime służy do określenia japońskich filmów animowanych oraz stylu japońskiej animacji. Z tym, że często anime powstaje na podstawie mangi, czyli specyficznego japońskiego komiksu. A jeżeli chodzi o anime, to istnieje wiele gatunków, które mogą zawierać w sobie elementy akcji, przygody, historii dla dzieci, komedii, dramatu, fantazy, horroru, romansu oraz science fiction itd., itd. Większość anime łączy w sobie elementy kilku różnych gatunków, jak i wiele różnych tematów. Może wydawać się, że dane anime ma prostą fabułę, ale jednocześnie może cechować się ono o wiele większą złożonością i głębokością przedstawionej historii. Jednym z najbardziej znanych w Japonii i na całym świecie studiów animacji, japońskiej animacji, japońskiej anime, jest właśnie Studio Ghibli. Tosia, powiesz nam coś o Studio Ghibli? Ghibli to japońskie studio animacyjne założone w czerwcu 1985 roku przez Hayao Miyazakiego, Isao Takahate oraz producenta Toshio Suzukiego. Siedziba ich jest osadzona w dzielnicy Koganei w Tokio. Po sukcesie pełnometrażowego filmu Nausicaa z Doliny Wiatru, powstałego w 1984 roku, film, który opowiada o radości latania, bohaterskich kobietach i katastrofie ekologicznej. Najpierw Miyazaki stworzył 7-tomową mangę pod tytułem Nausicaa z Doliny Wiatru, a na jej podstawie powstała anime. I właśnie o to mi chodziło, kiedy mówiłem, że najpierw powstaje manga, a potem anime. Nazwa Ghibli nawiązuje do arabskiej nazwy oznaczającej wiatr ze wschodu w kierunku Mekki. Zdaniem twórców ten wiatr miał stanowić metaforę zmian, jakie zajdą za ich sprawą w filmie animowanym. I mam wrażenie, że te zmiany naprawdę zaszły, ponieważ pierwsza animacja powstała w którym roku, Tosiu, mówiłaś? 1984. 30 parę lat temu powstała bajka Nausicaa z Doliny Wiatru. A my te bajki poznaliśmy dopiero wiele, wiele lat później, kiedy Tosia miała właśnie 3-4 latka, nie wiem, i zakochała się właśnie chyba w Nausicaę z Doliny Wiatru, tak było? Nie mam pojęcia. No ja na pewno pamiętam Totoro oraz oczywiście kultową bajkę w Krainie Bogów. A najbardziej chyba tą postać tego ogienka, tak? On się ogienek nazywał? Kalcyfer. Kalcyfer, tak. Ale to był Hauru, ruchomy zamek Hauru. Ale mama wkopała.
Cicho. Zrobiliśmy bardzo dokładne wyszukiwanie informacji w internecie i okazało się, że Ghibli stworzyło kilkadziesiąt filmów i praktycznie wszystkie wpłynęły na animację całego świata i zmieniły świat animacji. To na pewno. Ja myślę też, że twoją ulubioną bajką i Hani, oprócz Totora i Ruchomego Zamka Hauru lub W Krainie Bogów, jest też na pewno Laputa. Bajka bardzo na ciebie wpłynęła, prawda? No niestety. Bo Tosia chciała być jak postać z Laputy. A przy okazji, Laputa Podniebny Zamek to był pierwszy film, który został zrobiony pod szyldem studia Ghibli, bo Nausicaa jeszcze nie. To wiecie co, ja mam propozycję. Może będziemy teraz sobie wymieniali poszczególne filmy, jakie powstały, ale tak imionami twórców, dobra? Już powiedzieliśmy o Nausicaa, powiedzieliśmy o Lapucie, to teraz będzie dalsze filmy Hayao Miyazakiego, czyli Mój Sąsiad Totoro z 1988 roku. To jest chyba nasza najbardziej ulubiona bajka. Lubi ją Tosia, lubimy my ją i lubi ją Hania. No, kiedyś naprawdę, ja teraz lubię Spirited Away. Albo Arietę. Bardzo lubisz Arietę i lubisz W Krainie Bogów, tak? Spirited Away. No. Bo widzicie, z bajkami ze studia anime jest tak, że są filmy dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych i zupełnie dla dorosłych. Tak, a Totoro mówi o sprawach ludzkich, mówi o miłości, chociaż sam Totoro stał się postacią kultową. Choć ja to uwielbiam Kotobus. Hanuśka, co to jest Kotobus? Wytłumaczysz dzieciom? To jest kot, który jest autobusem. Ja też bardzo lubię przygody Totora, znaczy nawet nie przygody Totora, a tych dziewczynek. Kolejny film to jest Podniebna Poczta Kiki z 1989 roku. Jest to piękna bajka fantazy, która opowiada o problemach dojrzewania młodej czarownicy, która musi się odnaleźć w nowym miejscu. Pocztę Kiki lubimy chyba wszyscy, prawda? Tak, to jest moja ulubiona bajka. Uwielbiam. Jednym z najbardziej niedocenionych filmów Hayao Miyazakiego jest Szkarłatny Pilot z 1992 roku. Jest to opowieść o sytuacji ludzi już po I wojnie światowej, o pewnej takiej niefrasobliwości człowieka, choć niesie bardzo ważne przesłanie. Zmień mój wygląd, ale nie serce. No to jest trudna bajka, tak? To jest taka już troszeczkę, mam wrażenie, dla znacznie starszych dzieci. I dla tych, którzy kochają samoloty, szczególnie takie stare z czasów jeszcze I wojny światowej i zaraz po. Troszeczkę cięższą bajką Miyazakiego jest Księżniczka Mononoke z 1997, ponieważ mówi ona o katastrofie cywilizacji. I ma ogromny wydźwięk ekologiczny, podobnie jak Nausicaa, prawda? Tak, bajki są bardzo podobne. W tej konkretnej bajce przewija się ten sam motyw, co jest Tolkiena, to znaczy z jednej strony mamy potężną magię, stare czasy, z drugiej mamy nowoczesność, zupełnie nowe rzeczy, fabryki i tak dalej. Kolejny film to Spirited Away W Krainie Bogów z 2003 roku, będący hołdem dla tradycji, dla religii japońskiej, dla zwyczajów japońskich, dla wielu opowieści japońskich. My całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że cała masa postaci, które tam występują, one są doskonale znane nie tylko z jakichś mitów japońskich, ale zupełnie z historii japońskiej. One istniały i to jeszcze całkiem niedawno. A też ciekawostka o W Krainie Bogów. Był to rzadki przypadek, kiedy bajka japońska została nominowana, a także wygrała Nagrodę Akademii Filmowej, znaną też jako Oscary. Bajka wygrała w kategorii najlepszego filmu animowanego, w którym też konkurowała z disneyowskim filmem z 2002 roku Planeta Skarbów. No to tutaj był trudny wybór. Obie bardzo dobre bajki. I nie wiem, którą bardziej lubi Tosia. Jedną z pierwszych naszych bajek był też Ruchomy Zamek Hauru. My w ogóle te płyty kupiliśmy. Razem to myśmy ich kupili takich ciągiem, filmów. Cały zestaw. Tak, mamy z 4 pudełka, a w każdym nich jest po 3 bajki. To jest taka perełka wśród tych płyt Ghibli, ponieważ to jest jeszcze stary dubbing. Obecnie jest nowy dubbing, nowi aktorzy dają głosy, a my mamy jeszcze te stare głosy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Ale nowe też nam się podobają. A wracając do Zamku Hauru, to trzeba powiedzieć, że to jest właśnie film, który jest bardzo widowiskowy, a posiada bardzo głębokie przesłanie, zresztą nie tylko jedno. Jest to jednak przede wszystkim opowieść o zagubieniu tożsamości przez młodą kobietę. Ponio, 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 sakana no ko. Ponio powstało w 2008 roku i to jest bajka o zetknięciu się normalności z innością. Tam jest taka piękna dziewczynka, piękny chłopiec. Ta dziewczynka to ponio. Ta dziewczynka to ponio. A jak ktoś lubi oceany i przyrodę z czasów dinozaurów, a w zasadzie starszych, to naprawdę warto to zobaczyć. Kolejną bajką jest Zrywa się wiatr z 2013. To jest bardzo podobna bajka do Szkarłatnego Pilota.
która mówi o czasach wojennych. Tylko jest to już inna wojna. To jest późniejsza II wojna światowa, ale dlatego jest podobna, bo tam występują również samoloty z II wojny światowej, ale jednak. W 1988 już Isao Takahata nakręcił Grobowiec Świetlików. No bardzo trudny film, raczej dla dorosłych dzieci i dla dorosłych dorosłych. Ja przeszłam tylko raz tą bajkę i do niej nie będę wracała, ale tutaj rodzice, pamiętajcie, Grobowiec Świetlików najpierw oglądamy sami i potem oglądamy z dziećmi już troszeczkę starszymi. To jest film, który trzyma w napięciu przez cały czas i ja więcej nic nie powiem. To jest film, który po prostu trzeba zobaczyć. To są rozliczenia II wojny światowej, a w zasadzie film o tym, jak dwójka rodzeństwa stara się przetrwać w świecie po wybuchu bomby atomowej. Japonia jest bardzo skomplikowanym krajem, które ma skomplikowane społeczeństwo. O tych problemach mówi bajka, mówi animacja pod tytułem Powrót do marzeń z 91 roku. No to jest taki kontemplacyjny dramat, choć bardzo optymistyczny, właśnie o roli kobiet w japońskim społeczeństwie. Bajka, do której ja ostatnio lubię wracać, to Szopy w natarciu z 94 roku. Jest to komedia ekologiczna o zagrożonej społeczności szopów. I wiecie co? To jest naprawdę komedia. I naprawdę ekologiczna, i naprawdę przezabawna. Bardzo zabawna, bardzo polecamy Szopy w natarciu. A teraz bajka z 1999 roku, czyli... Rodzinka Yamadów. To także komedia, ale o życiu rodzinnym. I to w postaci takich niepowiązanych ze sobą kawałków. Taki pocięty film i poklejony. Bardzo śmieszny, bardzo fajny. Isao Takahata stworzył również Księżniczkę Kaguya z 2013 roku. Oparty na japońskiej opowieści ludowej o calineczce, a przy okazji to najdroższy japoński film anime, jaki kiedykolwiek powstał. Co powinno zainteresować Tosię, bo ona uwielbia takie smaczki. Tak, ja zawsze się patrzę, jak filmy zarabiają i jak im się zwraca. Dużo się często ciekawych rzeczy od ciebie dowiaduję. A może teraz przejdźmy do innych twórców, którzy również nakręcili swoje filmy w Studio Ghibli, zgodnie z tym, jak Studio Ghibli działa i jak zmienia świat animacji. Są to filmy pod tytułem Szum Morza z 93 roku, Szept Serca z 95, Narzeczona dla Kota z 2002 roku. Jest to bajka kontynuująca pewien wątek poboczny Szeptu Serca. To w sumie film o kotach, a Szept Serca o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywa się na skrupulatnie narysowanych przedmieściach Tokio lat 90. A w 2006 roku Studio Ghibli stworzyło film, który tak nie za bardzo przystaje do całego Studia Ghibli, czyli Opowieści z Ziemią Morza. To na podstawie popularnej serii fantasy Ursuli K. Le Guin. A taka ciekawostka, ten film został stworzony przez syna Hayao Miyazakiego, Goro. Stworzył on również drugi film w 2011 roku, Makowe wzgórze. Jest to film, w którym pewna uczennica próbuje ocalić rozwalający się klub przed wyburzeniem w Yokohamie lat 60. To było jeszcze przed Olimpiadą w 64 bodajże. To jest taka bardzo czarująca historia miłosna. Zostały nam jeszcze trzy bajki pod tytułem Tajemniczy świat Arietty z 2010 roku, Marni przyjaciółka ze snów z 2014 roku, no i na koniec Czerwony żółw z 2016. A Tajemniczy świat Arietty to jest chyba w tym momencie ulubiona bajka Hani. Arietta to możecie powiedzieć, że jest jakby małą wróżką, ale bez skrzydeł. A czemu mówią na nią pożyczalska? Bo oni pożyczają rzeczy z domu. A dlaczego pożyczają? Bo mają braki? No. A dlaczego mają braki? Oni nie chodzą do pracy? Nie. Oni są duzi czy mali? Mali. No właśnie, dlatego. Oni żyją w domach ludzkich i są bardzo malutcy. Ale ja nie będę spoilerować. To jest piękna adaptacja brytyjskiej książki dla dzieci autorstwa Mary Norton pod tytułem The Borrowers, czyli pożyczalscy. O maleńkich, pożyczalskich ludkach mieszkających w otoczeniu nas, ludzi zwyczajnych. Bajka Marni, przyjaciółka ze snów również jest adaptacją brytyjskiej książki dla dzieci. Z 1967 roku Joan Robinson pod tytułem When Marni Was There, czyli Kiedy Marni Tam Była. O samotności i o przyjaźni. A Czerwony żółw to bajka opowiadająca o pozytywnej przemianie życia człowieka w wyniku nieprzychylnych zdarzeń. Czyli razem mamy już 23 filmy animowane Studia Ghibli. Są one zróżnicowane pod względem tonacji, stylu, z niewielkimi albo też żadnymi powiązaniami pomiędzy nimi, poza określonymi powtarzającymi się motywami i tematami.
Są to filmy, są to bajki, które bardzo serdecznie polecamy i które naprawdę warto oglądać, aż szkoda, jeżeli ktoś tego nie oglądał, a jeżeli ktoś będzie oglądał, to już zazdroszczę. No to może teraz, jak skończyliśmy opowiadać o pięknych bajkach Ghibli, to przejdźmy do naszego opowiadania. Co nazywa się drzewo? Zapraszamy! Wiejący od strony morza wiatr, a także jakby mniej intensywne światło chylące się ku zachodowi słońca zapowiadały niechybnie, iż nastaje pora jesienna. Jeszcze kilka dni i liście zaczną się skrzyć wszystkimi kolorami świata, od złotego do purpurowo-czarnego. Nie żeby wiatr był zimny, po prostu przestał być ciepły. A tego dnia wiał leciutko, bawiąc się nieśmiało z pyłem ubitej drogi prowadzącej do farmy na jej końcu. Nie była to żadna farma rolna, po prostu drewniane zabudowania, których dachy pokryte były pięknie ułożoną strzechą lub zieloną trawą czy też mchem. Całość zaś była otoczona gęsto rosnącymi drzewami, które tworzyły coś w rodzaju żywej palisady. Wyglądało to wszystko nie tyle pięknie, co uroczo. Nie uporządkowanie, lecz w zgodzie z naturalnym otoczeniem. Wydawało się, że owe zabudowania są jak najbardziej naturalnym zakończeniem drogi, po której biegła niewielka postać. Od strony zabudowań widać było raczej kurz wzbijany w powietrze niż sylwetkę samego biegacza, który zmierzał wprost na bramę prowadzącą na podwórze pomiędzy drewnianymi budynkami. Te były zrobione z belek w sposób, jakiego nie praktykuje się od stuleci. A mimo to wszystko wyglądało na mające nie więcej niż lat 20. Lampa naftowa, zawieszona na łuku zwieńczającym bramę wejściową, leniwie spojrzała w stronę biegacza. A właściwie to biegaczki. Lampa dobrze ją znała, więc ponownie zapadła w drzemkę. Zaraz po tym, jak dziewczynka krzyknęła krótkie „Cześć!”, biegnąc w stronę domu. Zatrzymała się pośrodku podwórza, zaraz koło studni. Podniosła pokrywkę cebrzyka i wzięła w swoją niewielką dłoń drewnianą łyżkę zanurzoną w krystalicznie czystej wodzie, a następnie upiła niewielki łyczek. Przepłukała od środka buzią i wypluła wodę. Poczuła świeżość. To było bardzo przyjemne uczucie. Następnie wzięła kolejny łyk. Lekko rozprowadziła chłodną, lecz nie lodowatą wodę po podniebieniu, a dopiero później połknęła. Zaś ostatni łyk wlała bezpośrednio do gardła, które już było gotowe na przyjęcie chłodnej, kojącej cieczy. Dziewczynka westchnęła, poprawiła krótką tuniczkę i otrzepała spodnie. Następnie zdjęła słomkowy kapelusz i przed ramieniem otarła pot z czoła. Babciu! Krzyknęła. Najpierw odpowiedziała jej cisza. Następnie jakieś krzątanie od strony kurnika, westchnienia, aż w końcu z cienia, jaki dawał dach obórki pokryty trawą i wspaniale zlewający się z otoczeniem, wyłoniła się kobieta w średnim wieku. Pierwszą uwagę zwracały jej kruczoczarne, długie, proste włosy, doskonale współgrające z ciemnymi oczami oraz jasno miedzianym odcieniem skóry. Ubrana była w letnią sukienkę, którą ubierała zazwyczaj do prac w gospodarstwie albo na wyprawę do lasu, na obrzeżu którego mieszkała. A od strony jej domu ten las był szczególnie gęsty i postronnemu obserwatorowi mogło wydawać się, że jest niemal żywy. A ktokolwiek znał gospodynię, to wiedział, że nie jest to niemożliwe. I nikogo nie dziwiło, gdy idąc w jego gęstwinę, kobieta ubrana w letnią sukienkę brała ze sobą jedynie niewielki prosty kijek, którym czasami się podpierała. Które dzikie zwierzę odważyłoby się ją zaatakować? Najdzikszy dzik? Niedźwiedź? Stado wygłodniałych wilków? Chupacabra, jeśli w ogóle istniało takie zwierzę? Taka możliwość nie wchodziła nawet w rachubę, gdyż ową kobietą była Magda. Tak przynajmniej nazywano ją na tym świecie. W innych światach nosiła inne imiona, inaczej wyglądała, inaczej mieszkała, ale zawsze wiedziano, że to ona. Wiedziano, kim jest i nawet jeśli bardzo usilnie udawano, że nie istnieje, to przychodzono do niej po pomoc. A ona czasami jej udzielała, a czasami nie. Czasami była miła, uśmiechała się.
Czasami zaś gromiła za głupotę. Słuchała, szeptała. Wiedziała o tak wielu sprawach, że nikt nie był w stanie sobie tego wyobrazić. Nic dziwnego. Miała wiele lat. Była nawet starsza od tego świata, w którym żyła. Tak, to możliwe. Zresztą później zrozumiesz. Zida, a co ty tutaj robisz, drogie dziecko? Zida pozwalała się traktować jak dziecko tylko Magdzie. Każde inne stworzenie bardzo szybko zaczynało żałować, gdy nie traktowało dziewczynki poważnie. Stało się coś bardzo dziwnego, babciu, odrzekła Zida. Zaginęło kilku opowiadaczy z różnych światów i zupełnie nie można ich odnaleźć, jakby nastąpiło zakłócenie równowagi przez potężną siłę. A szukając ich poczułam, że nie jest to nic dobrego, że to jakaś mroczna sprawa. Kobieta spojrzała na swojego gościa z zaciekawieniem. Przez chwilę wpatrywała się w zwykle figlarne oczy Zidy, dziś bardzo poważne. Chodź, powiedziała i skierowała się w stronę drzwi domu. Otworzyła je i weszła do środka. Zida, wchodząc za nią, poczuła bardzo miły zapach ziół zmieszanych z czymś słodkim. Uwielbiała odwiedzać babcię. Magda wskazała głową, by Zida usiadła wygodnie w fotelu. Sama zaś podeszła do stołu, z którego szybko ściągnęła obrus. Zida spojrzała na bogato inkrustowaną powierzchnię. Duży okrąg, ozdobiony złotą nicią, przecinało wiele mniejszych o kolorze srebra. A pod nimi całą powierzchnię wewnątrz okręgu zajmowało wielkie drzewo, którego końcówki, gałęzi, korzeni i konarów wychodziły poza złote obramowanie, tworząc misterny, po celtycku pleciony wzór. Stół był piękny. Magda wzięła w ręce jakieś patyczki i rozsypała po jego powierzchni. Zida spojrzała i zobaczyła, iż utworzyły bardzo uporządkowany wzór. Westchnęła Magda. Zebrała patyczki i powtórzyła rzut. Powstał inny wzór, również uporządkowany. Niedobrze, powiedziała do siebie kruczoczarna kobieta. Niedobrze, powtórzyła cicho. Przez chwilę zastygła, wpatrując się w powierzchnię stołu. Bardzo intensywnie myślała nad czymś. Odwróciła się do Zidy i uśmiechnęła promiennie, po czym rzekła. Muszę iść, kochanie. I raczej nie będzie mnie przez jakiś czas. Zresztą to naprawdę trudno powiedzieć. Dziękuję ci, że tak szybko mi o tym wszystkim powiedziałaś. Potrzebuję tych opowiadaczy, babciu, odpowiedziała dziewczynka, akcentując słowa tych opowiadaczy. Magda uśmiechnęła się ze zrozumieniem. Zrobię, co tylko w mej mocy, powiedziała do dziewczynki. Wiedziałam, że pójdziesz, babciu. Specjalnie na tę drogę przygotowałam dla ciebie pożywne ciastka podróżne. Mówiąc to, wyciągnęła ze swojego plecaczka zawiniątko i przekazała je Magdzie. Dziękuję, wnusiu, powiedziała z wdzięcznością. Następnie schowała je do torby, którą przewiesiła przez ramię. Wracaj do siebie, a o domnie musisz się obawiać. Sam się przypilnuje i oporządzi. Wiem, babciu, chwilkę odpocznę i pójdę. Magda przytuliła dziewczynkę i skierowała się w stronę pustej drewnianej ściany, w którą wkomponowany był misternie rzeźbiony portal w kształcie drzwi. Wyglądało to, jakby dowcipny budowniczy zrobił drzwi prowadzące donikąd. Te jednak prowadziły do wielu miejsc, a właściwie to do jednego, przez które można było dotrzeć do innych. Magda weszła w drewnianą ścianę i zupełnie zniknęła z oczu Zidy. Szła wąskim, ciemnym tunelem, co chwilę ocierając się o zimne, lekko wilgotne ściany. Przez jakiś czas poruszała się w całkowitych ciemnościach, co pewien czas przystając i nadsłuchując. Następnie ruszała dalej. Po jakimś czasie dostrzegła jasny, szybko powiększający się punkcik światła. I po chwili wyszła w światło. Nie było szczególnie ostre, ani też szczególnie jasne, ale w porównaniu z ciemnym tunelem było to najwspanialsze światło, jakie tylko można sobie wyobrazić. Rozejrzała się wokół, stała na olbrzymim konarze drzewa. Była jednak tutaj tak wiele razy, że nie namyślając się nawet ruszyła naprzód. A lubiła tu być, bardzo lubiła. Cóż, w końcu to był świat, w którym nie tyle nawet urodziła się, co powstała. To właśnie drzewo ją stworzyło. To drzewo było pierwowzorem wszystkich możliwych światów, zarówno istniejących, jak i tych, które dopiero powstaną. Także tych,
których już nie ma, takich, po których pozostały jedynie wąskie wejścia prowadzące do nicości, do pustki. Magda dobrze znała panujące tu prawa. To, że pochodziła z tego miejsca, nie czyniło go wcale ani mniej bezpiecznym, ani bardziej groźnym. To drzewo było praświatem i miało wielu swoich mieszkańców, często bardzo dziwnych mieszkańców. A tym byli dziwniejsi, im bardziej oddalało się od środka drzewa. Nasza podróżniczka bardzo długo żyła na poziomie środkowym. Istniały również dwa inne poziomy. Górny, gdzie żyły zwykle istoty świetliste, oraz dolny, który zwykle zwano krainą cieni. Magda była tam wielokrotnie i nie zgadzała się z tym określeniem. Dla niej była to raczej kraina traw. Samo drzewo też nie było jedną tylko rośliną, lecz kłębowiskiem zrośniętych ze sobą miliardów drzew i krzewów, tworząc w ten sposób nieskończony praświat. Lecz różne części drzewa, podobnie jak i poziomy, były od siebie oddzielone w sposób naturalny. Często, aby przejść z jednego konaru na drugi, należało przejść przez jeden z milionów mostów wybudowanych przez tutejszych mieszkańców. Zaś korzystając z takiego przejścia, konieczne było uiszczenie opłaty budowniczym i strażnikom jednocześnie. Było to uczciwe, gdyż drzewo wciąż rosło i jedne mosty upadały, a inne powstawały na ich miejsce. A te użytkowane wymagały wiecznej konserwacji. Jeśli zaś chodzi o samą opłatę, to nie były to żadne znane nam pieniądze. Te kompletnie nie nadawały się do użytku w świecie drzewa. Płaciło się konkretnym towarem lub w inny sposób, zwykle przysługą, którą należało spełnić w przyszłości. Magda postanowiła skorzystać z Szopiego mostu. To była najkrótsza droga do miejsca, do którego zmierzała. Szopi most był jedną z najpiękniejszych istniejących budowli. Drzewne szopy postawiły go pomiędzy dwoma potężnymi pniami, ciągnącymi się w nieskończoność w górę i w dół. Wyglądał jak maleńka kreska na tle potężnych skalnych urwisk. Nie była to jednak żadna kładka, lecz prawdziwy, potężny drewniany most, zabudowany i pełen kunsztownych zdobień. Całe pokolenia szopów nad nim pracowały i nadal pracują. Miał niemal pół kilometra długości, a widok z okien dosłownie zatykał dech w piersi. Przechodnia ogarniał bowiem strach, gdy widział wokół siebie tą nieskończoną pustkę i nigdy nie był pewien, w którą stronę by spadł, gdyby z jakiegoś powodu znalazł się poza tą budowlą. Dochodząc do mostu, Magda najpierw spostrzegła grupki małych szopów drzewnych, baraszkujące na gałęziach w pobliżu ich miasta, wykutego w olbrzymim pniu. Drugie, bliźniacze miasto, znajdowało się po drugiej stronie tej przepaści. Maluchy ze zdziwieniem patrzyły na zbliżającą się dystyngowaną matkę szopową. Tak bowiem widziały Magdę, a dzieciaki nie potrafiły rozpoznać znaków klanowych widniejących na noszonych przez nią ozdobach. Bawiły się dalej, ukradkiem tylko zerkając na jej postać niknącą w zacienionej gęstwinie za zakrętem drogi. Witaj, trzynasta matko. Przywitał ją szop pełniący akurat służbę przy bramie prowadzącej na most. Co cię tutaj sprowadza? Jak możemy ci pomóc? Szop wiedział, iż plemię, z którego pochodzi podróżniczka, jest małe, lecz potężne, chroniące swoją siedzibę tak skutecznie, iż żaden szop drzewny nie potrafił do niej dotrzeć. A jeśli już to zrobił, to nigdy stamtąd nie powrócił. Tak przynajmniej sądzono. Witaj, powiedziała Magda, a następnie poprosiła o pozwolenie przejścia na drugą stronę. Okazało się jednak, iż całkiem niedawno inna trzynasta matka kilkakrotnie skorzystała z przejścia i szoby spłaciły całe swoje zadłużenie wobec jej plemienia. Magda nie spodziewała się tego. Szopy nie były skłonne przyjąć długu wdzięczności, więc poprosiła o negocjacje w tej sprawie. Propozycję przyjęto i przez kolejne dni negocjowano warunki korzystania z mostu przez klan trzynastych matek. Rozmowy te były niezmiernie ciekawe i odbywały się we wspaniałym mieście wydrążonym w pniu. Ale obawiam się, że zanudziłabym cię, gdybym dokładnie zrelacjonowała przebieg tych trudnych rokowań. W końcu osiągnięto kompromis, a właściwie to znaleziono rozwiązanie trudne dla wszystkich.
Magda wynegocjowała wieczyste przejście przez Szopi Most dla wszystkich 13 matek. Musiała jednak oddać swój wielki dar. Możliwość widzenia jej przez wszystkich w odmienny sposób. Zgodnie z umową, w tajemnym rytuale przekazała go 7 matkom drzewnych szopów, zachowując jednocześnie wybrany przez nią wygląd. Po zakończeniu z tajemnej świątyni szopów wyszło 7 różnych zwierząt. Na samym zaś końcu ludzka kobieta o skórze jasnej niczym światło, oczach zielonych niczym oliwin, uznawany za kamień wiedzy i magicznej mocy, oraz długich, kręconych włosach, tak rudych, iż wydawało się, że płoną żywym światłem. Tak też zresztą było. Magda, oddając swój dar, odblokowała inny. To był dar wewnętrznego ognia, mający postać rudych włosów. W rzeczywistości były to magiczne płomienie, które rozświetlały najgłębszy mrok. Ich największa moc wyrażała się jednak zgoła w zupełnie inny sposób. Od tej pory Magda mogła udawać się do każdego ze światów, korzystając z każdego przejścia, nie pytając nikogo o zgodę. Okazało się również, iż jako jedyna mogła odwiedzać nicość po światach nieistniejących oraz tych, które jeszcze nie powstały. Rudowłosa wiedząca przeszła przez ten most, a później wielokrotnie jeszcze tak robiła, ale to już zupełnie inna historia. Samo zaś przywrócenie ładu w świecie Zidy okazało się dla nowej Magdy bardzo proste. Gdy już poznała właściwe słowo, wypowiedziała je i uratowała świat, prowadząc równowagę. Jedynie Zida bardzo się zdziwiła, gdy odwiedziła ponownie Magdę. To było tuż po tym, gdy odnalazła zaginionych opowiadaczy. Rozpoznała babcię natychmiast, choć ta wyglądała zupełnie inaczej niż przed swoją wyprawą. Przedtem widziała ją jako dojrzałą, ciemnowłosą kobietę z długimi, prostymi włosami i skórą koloru pięknej miedzi. A teraz stała przed nią jasnoskóra, zielonooka, bardzo młoda kobieta z lekko kręconymi, falującymi, bardzo długimi, ognisto-rudymi włosami. I wydawało się, że płoną. Dokładnie tak, jak zachodzące w tej właśnie chwili słońce. I tak doszliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to łapka w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja!